Hej wam, tu Owsikus. Zagrajmy w Ika-chan. Właściwie to Swim Ika-chan, czy też Płynie Ika-chan. Jest to gra stworzona przez Studio Pixel, które możecie znać z Cave Story na przykład. I jest to dość też spokojna gierka. Zresztą zaraz zobaczycie. Rozpoczniemy nową grę, oto rysunek Pixela. Najwidoczniej jest kotem. Hej, nie będę się mieszał w jego sprawy. Otóż są dwa powody, dla których robię tą grę. Najpierw wytłumaczę jeden taki bardziej błahy jakby. Otóż pewna osoba w komentarzach pod Cave Story prosiła, żebym zagrał w Cave Story jeszcze raz. Ja tego nie zrobię, ale pomyślałem, że mogę zagrać w Ika-chan, bo jest dość podobne, przynajmniej stylistycznie i tak dalej. A drugą rzecz wyjaśnię po drodze. Budzisz się w podziemnej, podwodnej jaskini. Płyń Ika-chan. Jesteśmy Ika-chan, jesteśmy... nie ośmiornicką, ośmiornicką, jo. Kałamarnicą i pływamy po wodach. Na górze mamy kolce. Oczywiście nas tutaj kują. Musimy zbierać rybki, żeby zdobywać poziomy doświadczenia, co daje nam więcej energii, nie exp. Jak widać, Pixel lubi jaskinie. Ale okej, tutaj tu płyniemy. Powiem drugi powód, taki dość bardziej poważny, dla którego grałem w tą grę. Bo jak wiecie, uparłem się, że skończę Sudeki i skończę. Ale... au! Ostatnio troszkę nie domagam, otóż w czwartek zaczął bardzo boleć mnie ząb. Okazało się, że jest to ząb ropny. Strasznie spuchłem na twarzy i od 3-4 dni biorę antybiotyk i mam gorączkę, więc jest zacnie. A że nie chcę was zostawiać z niczym, to pływamy jako ośmiornica. Tutaj mamy Ika-chan, gdzie byłeś? To miejsce? Nie jestem pewien, wygląda na to, że jest rządzony przez wielką rybę zwaną żelazo głowy. I ostatnio trzęsienia ziemi odcięły ich od reszty morza. Żelazo głowy bardzo się niepokoi, żeby pokazać mu, że jesteś lojalny, musisz mieć przy sobie perłę. Bez perły będziesz atakowany przez lokalnych. Nie mam perły, więc muszę ukrywać się tutaj. Hej, nie masz perły, co nie? Szukasz jakiejś? Tak. Okej, ale uważaj, jest bardzo niebezpiecznie pływać tutaj w tych wodach bez perły. To jest save point. Nie możemy zapisać. Tak. Na górze tutaj... Nie. Mamy tutaj takie coś. Nie możemy jeszcze nic z tym zrobić, ale będziemy mogli niedługo. Okej, płyniemy tutaj w tych wąskich ścieżyczkach. Ryba i nie ryba. Szkielet ryby. Ciekawe, co to może być. Ika-chan, płyń tam. Znajdujesz coś w resztkach ryby. Zdobywasz czapkę. Czubiastą czapkę. Okej, i teraz dzięki tej czubiastej czapce możemy rozbić... Nie. Mogę zapisać, bo jestem paranoikiem.
Możemy rozbić te rzeczy. Możemy też atakować ryby. Ale to... To jest niebezpieczne i nie daje nam nic. Znaczy niektóre warto atakować, a niektóre nie. Zbierzmy więcej rybek. I porozmawiajmy z... Nie. Nie. Podpłyń, podpłyń. Perła. Miałam. Nie wiem jaka to jest płeć. Miałam jedną, ale ktoś mi ją ukradł. To byłeś ty, dzieciaku? Daj się przeszukać. A, chyba jej nie wziąłeś. Przepraszam za to. Nie wszyscy są tutaj tacy mini. Uważaj na siebie, dzieciaku. Dzieciaku. Gnojku. Nie, gnojku nie. Okej, co tu mamy? E, ty gruby. Dopóki matka perła nie wróci. Nie, od kiedy matka perła zaginęła, mocne trzęsienia ziemi trzęsą naszą wodą. Właśnie zrozumiałem, dlaczego to tak głupio brzmi. Jeśli ją znajdziesz, przynieś ją do mnie jak najszybciej. Okej, okay, pomyślę. Co ty masz do powiedzenia? Ukradnę ci ryby, bo widzę, że ich nie jesz. I później z tobą pogadam. Yo. Nie wiem, co to za gatunek ryby jawfish, ale wiem, że nazywa się curry. Okej. Okay. Jest prawą ręką Ironheada. Jeśli chcesz pogadać z Ironheadem, musisz najpierw pogadać z nim. Czyli z Kierim. Kiery. Okej, możemy iść tam, więc to zróbmy, bo widziałem rybki. Kraby! Nie wiem, czy słyszeliście, pewnie nie, ale puściłem bączka, przyznam się. Nie ma co ukrywać tego, co już i tak na wierzch wyszło. Ho, ho, ho. Okej, przepłyniemy przez te bąbelki spychające nas na dół. Zjedzmy więcej rybek. Dawaj. Hej, dziewczynko. Ty jesteś dziewczynką, masz te... Och, cześć, kim jesteś? Ikachan? To śmieszne imię. Ja nazywam się Pinky. Mój tato mówi, żeby nie rozmawiać z nieznajomymi, ale ty wyglądasz na fajnego gościa. Jak wszyscy ci ludzie w tych... w minivanach. Znasz mojego tatę? Jest strażnikiem w przechowalni... w spichlerzu. Przechowalni jedzenia, jo. Owsik English Major. PhD i wszystko, co z tym związane. Nie gadaj ze mną, już ci nie lubię. Okej, pójdźmy. Tam nie możemy nic zrobić. Nie możemy przebijać się tak przez ściany. Więc pójdźmy dalej. Może... Au! Może znajdziemy coś przydatnego. Tam na górze. O, właśnie tu. Otwierać. Nie wiem, co to jest, jakieś gąbki czy co. Hej. Hej. Przyklej. Jedno z trzęsień ziemi otworzyło malutką szparkę tutaj. Jest za małe, żeby się w nią zmieścić. A, pamiętam. Nie możemy przez niego przejść, bo gra tak jakby troszkę spycha nas na dół. Mimo, że widzimy dokładnie, że moglibyśmy się tam zmieścić, no ale... Okej, zagramy swoją grę. Co my tu mamy? Hej, kim ty jesteś? Możesz atakować przeciwników... Pukając w nich... czapką. Kiedy usłyszysz ten dźwięk... Nie słyszałem w ogóle?
Przeciwnik był za mocny i wytrzymał twój atak. Zresztą ja to na to mówię? Ryby. Ryby, grzyby i... Nie, grzyby, nie mam ochoty na grzyby. Nie lubię grzybów oprócz pieczarek. O, znak i pełno ryb, co my tu mamy? Ciekawe, że zrobiła kota. Tak, to jest ostrzeżenie, jeżeli tam wpłyniemy, zostaniemy zamknięci, przynajmniej teraz, z tego co pamiętam, i nie będziemy mogli wyjść. Okej. Te wszystkie trzęsienia ziemi zaczynają mnie niepokoić. Mam nadzieję, że Pinki wszystko w porządku. Z Pinki, Pinką. Cześć Pinka. Wiem, że tego nie oglądasz, ale hej. Okej. Znak. Spiżarnia, spichlerz. Nie spiżarnia, spichlerz. Puścisz mnie? Och, jestem skończony. Jestem martwy, ojejciu. Nie jesteś się, żeby mnie zaatakować, co nie? Nie atakuj mnie, proszę. Jestem... Co to jest za słowo po polsku? Citizenem. Znaczy ja wiem co to jest, ale nie pamiętam. Mój umysł nie pracuje dobrze w tym momencie. Mieszkańcem, niech będzie mieszkaniec. Świata Ironheada, naprawdę. To jest spiżarnia, spichlerz. Muszę je pilnować. To jest całe jedzenie, które nam zostało. Jeśli mnie stąd zabierzesz, jakiś gluton, to jest chyba żarłok. Chyba. Mógłby się włamać i zjeść całe nasze jedzenie. Umarliśmy byśmy z głodu. Okej, możemy się dostać tu. Level up. Potrzebujemy... Nie, musimy znaleźć matkę perłę. Matczyną perłę. Królową perłu. Łów. Znaczy dla nas wszystko. Nie widziałem tu jeszcze cię tu jeszcze. Jesteś tu nowy? Weź to. To jest kodeks Ironheada. Prawo, które rządzi nami wszystkimi. No to byłeś kot Ironheada. Prawo Ironheada. Prawo Agaty. I możemy tu wpłynąć? Możemy! Możemy wpłynąć w bok? Nie wydaje mi się. Okej, czy możemy coś zrobić jeszcze? Co my tu mamy? Bla bla bla. Okej. To jest dość proste prawo, ci powiem. Czy jest tu coś jeszcze? No nie. Okej, czyli spróbuję tu jeszcze raz. Bo nie pamiętam co tu się robi, bo ugrałem w tą grę dawno. Tak. Pierci kaczan. Okej, zrobimy to po twojemu. Spróbujemy pozwiedzać więcej. Teraz jak już mamy ostrą czapkę, to może uda nam... Nie, tobie mogę napierdzić w twarz. Może uda nam się przejść gdzieś. Nie chcę zapisywać, okej. Spróbujmy wejść tu. A nie, tu było tylko to. Chodziło mi o drugą stronę. Okej. Nic się nie stało się. Albo to jest dobry moment, żebyśmy skończyli. W następnym odcinku zagrajemy w płynnikaczan. Będziemy płynąć. I kaczan. To było Fikus. Trzymajcie się i na razie.